Dolnoślązak z Podlasia czy Podlasiak z Dolnego Śląska? Obydwa miejsca kocham w sumie tak samo, ale ciągnie mnie cały czas na Dolny Śląsk. I powiem szczerze, że 6 lat teraz mieszkamy, bo z takimi przysiadkami mieszkaliśmy w różnych miejscach i na Lubelszczyźnie, i na Podlasiu wcześniej, teraz znowu na Podlasiu, ale ciągnie nas na ziemię kłodzką, czyli Dolny Śląsk, ziemia kłodzka. Szukamy swojego miejsca tak na ziemi z całą rodziną i pewnie tutaj wrócę, no przez ten lockdown nie mogę za szybko, ale szukamy swojego miejsca cały czas tutaj na Dolnym Śląsku. Ta tęsknota za Dolnym Śląskiem jednak się przewija cały czas, chociażby w książkach, które piszesz. Bardzo dużo wątków dolnośląskich. Tak, zgadza się. No właśnie ostatnio wydana książka, czyli Dzielnica Cudów, opowiada o tej dzielnicy w latach 80. tutaj na Dolnym Śląsku, o tych ludziach, którzy żyli w latach 80. Warto to pokazać, te dzielnice robotnicze, jak żyła wtedy młodzież, przypomnieć nam, którzy już mamy po kilkadziesiąt lat, że tak powiem, a pokazać też młodszym, jak się kiedyś żyło, bez komputerów, bez telefonów. A w ogóle to skąd się wzięło u Ciebie to pisarstwo? Bo jesteś i pisarzem, i dziennikarzem, za sobą już kilka pozycji, a w ogóle to jesteś policjantem przecież. No w sumie jestem byłym policjantem, który sądzi się o przywrócenie do służby. Jak ktoś będzie chciał, to znajdzie sobie oczywiście w internecie po moim nazwisku, czyli Norbert Kościerz, jak sobie wpiszę, to znajdzie całą moją historię. A pisarstwo wzięło się stąd, żeby odreagować po prostu właśnie tą służbę w policji. Czyli wszystko to, co się złego działo w czasie służby, żeby przelać to na papier, odreagować. Wcześniej były właśnie bajki, baśnie dla dzieci, legendy. Po prostu, żeby nie wpadł człowiek w jakieś szaleństwo, alkoholizm, awantury i tak dalej. Tak jak większość niestety mundurowych w to pada. Więc ja poszedłem w kierunku właśnie takiego pisarstwa i to dawało mi pewną ulgę w wyrzuceniu emocji. Ale w ogóle to od bajek zaczęło się. Tak, dokładnie. No, ja powiem też, przyznam się, że pisałem na blogu Wirtualnej Polsce pod pseudonimem. Wirtualna Polska sprzedała domenę tą blogową całą i moi czytelnicy chcieli, żeby wydać właśnie jakąś książkę, tak? A bardzo podobała im się legenda o czwartym królu, to jest taka legenda świąteczna. I tą legendę wydałem pierwszą w 2017 roku, ona się rozeszła, cały nakład się rozszedł i teraz 24 września miała premierę drugie wydanie, kolorowe tym razem i poprawione, więc mam nadzieję, że równie szybko się rozejdzie. Najwięcej zajmuje Cię problematyka policyjna, jednak mimo wszystko nie daje Ci spokoju. Tak, to prawda, z tego względu, że tej patologii w policji jest dużo. Ja przez tą patologię, która tam właśnie istnieje w policji, miałem problemy razem z dwoma kolegami. Zwolniono nas dla dobra służby, to jest taki twór, dla którego można zwolnić policjantów, więc pozbyto nas się ze służby. My się z tą policją sądzimy, bo nie uważamy, że zwolniono nas z właściwych powodów. Te książki, które napisałem właśnie Folwark Komendanta i Psy Prewencji, opowiadają właśnie o tej patologii, która tam istnieje i jest tej patologii coraz więcej, bo piszą do mnie ludzie z całej Polski, między innymi również z Wrocławia, z Dolnego Śląska i wręcz żądają tego, żeby napisać kolejne książki właśnie o tej patologii, bo ona dopiero w sumie wychodzi, to się wszystko ujawnia i wylewa na zewnątrz. Tak? I będzie trzeci tom? Tak. Będzie kolejny, czyli Folwark drugi i później kolejny, tak, bo to tak to wygląda. Czyli ta Dzielnica Cudów to jest taki przeskok, odskocznia od tej szarej rzeczywistości policyjnej. Tak, to prawda, ta dzielnica to było takie właśnie wyluzowanie, tak? Czyli właśnie te wspomnienia, które tam kiedyś były za młodych lat i to, co przeżywałem na tej dzielnicy właśnie z tymi kolegami, napisałem to tak na wesoło, żeby się właśnie pośmiać z tego i żeby powspominać, więc ludziom to się spodobało, książka została nagrodzona jako Polska Książka Roku 2020, właśnie po to, żeby odejść od tych tematów policyjnych, ale jest w trakcie pisania właśnie drugi tom Folwark Komendanta, zobaczymy jak to wyjdzie, no po prostu on się rodzi w bólach, tak? bo jest tego dosyć dużo. A ta Dzielnica Cudów to gdzie bliżej się mieści? Ta Dzielnica Cudów to mogę powiedzieć, że to w całej Polsce, czyli w dużych miastach, w małych miastach, w miejscowościach za PRL-u takich dzielnic było pełno, tak, bo to były dzielnice robotnicze. Tam wiadomo był alkohol, różnego rodzaju rozruby. Ja opisałem to pokazując dzielnicę moją w Kudowie Zdrój, tam gdzie się urodziłem. To jest takie dzielnica Zakrze, na której mieszkałem. I tego alkoholu w tej dzielnicy robotniczej, tego co tam się wydarzało, było bardzo dużo, ale jak rozmawiałem z ludźmi, to takie same historie były w Sosnowcu, w Katowicach, we Wrocławiu i nawet w Białymstoku. Tak ciągle mnie nurtuje ta odskocznia. Tu bajki, tu dramaty. Która tematyka bliższa jest Twojemu sercu?
Znaczy, no bliższa mojemu sercu oczywiście jest tematyka dla dzieci, tak, ze względu, że mam też dzieci i jakoś dla tych dzieci chciałbym też tworzyć. Ale jestem jakimś tam pisarzem takim niezależnym, nie wpadam, że tak powiem, w jeden nurt. Różnego rodzaju książki tworzę i każdą tematykę mógłbym w sumie ruszyć, tak? I myślę, że to też się czytelnikowi podoba, że teraz właśnie zakupują tą Legendę o Czwartym Królu, to nowe wydanie, tą Dzielnicę Cudów, tak? I również o tej policji chcą chętnie czytać, więc chyba podoba im się ten styl mój pisarski, który nie jest określony w takich sztywnych ramach, tylko on po prostu chyba potrafi przeskoczyć z jednej dziedziny na drugą, więc mam nadzieję, że tak to wygląda i że czytelnicy to potwierdzają. Czasy nie są łaskawe dla czytelnictwa. Z Twoich obserwacji, jak to wygląda? Mogę powiedzieć, że chyba dołożyłem taką małą cegiełkę do tego, że w czasie pandemii 3% podobno czytelnictwo podrosło, tak? Bo takie badania podobno ktoś przeprowadził i stwierdził, że 3% czytelników więcej czyta niż w poprzednich latach, więc mam nadzieję, że tak będzie i że ludzie zaczną wracać właśnie do tych książek, nie do elektronicznych, chociaż e-booki też sobie bardzo cenię. No mam nadzieję, że kiedyś może wstrzelę się jakąś książką właśnie w tych czytelników moich i znajdą się nowi, że może ta książka gdzieś się przebije gdzieś dalej, tak? Gdzieś może za granicę, chociaż też mogę powiedzieć, że akurat Psy Prewencji i Legenda o Czwartym Królu jest taka propozycja, żeby zostały wydane we Włoszech. Byłem na rozmowie właśnie w sierpniu z Włochami, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż, życzymy Ci spełnienia tych marzeń, wielu publikacji, no i pióra takiego lekkiego do pisania jak do tej pory. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.